Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że znowu w tak licznym gronie spotykamy się na kolejnym, czwartym wieczorze przeglądzie filmów Alana Starskiego z okazji jego 80. urodzin. Czwarty wieczór i niestety ostatni, drodzy Państwo. Właśnie, wiem. Ale możemy zrobić powtórkę, ciąg dalszy. Na pewno o tym pomyślimy. To jest w ogóle niesamowita sytuacja, bo my jesteśmy zaproszeni każdego wieczoru w pewnym sensie przez Alana Starskiego i Stowarzyszenie Filmowców Polskich tutaj do Kina Kultura na te urodziny Alana Starskiego. I jak się przychodzi na urodziny, to zwykle przychodzi się z prezentami. Tymczasem my tu przychodzimy i to my, widzowie, dostajemy prezenty. I to jakie wspaniałe. W postaci filmów i gości. Alanie, bardzo Ci za to dziękujemy. Bardzo. Naprawdę tyle prezentów w tym tygodniu. I dzisiaj ciąg dalszy, drodzy Państwo, tych prezentów i niespodzianek. Jak wiecie, oglądać będziemy film Oliver Twist, film z 2005 roku w reżyserii Romana Polańskiego. Film ze scenografią oczywiście Alana Starskiego. Alan zaraz nam powie, dlaczego wybrał ten film, ze zdjęciami Pawła Edelmana. I oto to właśnie trio jest na scenie już za chwilę. Roman Polański, nasz gość specjalny. I Alan Starski, zapraszam. Zapraszam panów na scenę. Drodzy Państwo, takie trio, szanowni panowie, to jest trio marzeń dla wszystkich, którzy kochają kino. I to jest takie też trio marzeń, myślę, dla wielu producentów, jeśli mają oczywiście odpowiedni budżet. Ale... Jeśli mają pieniądze. Dokładnie. Także no, to dla nas, Alanie drogi, wielka radość rzeczywiście, że taki prezent dałeś nam z okazji swoich urodzin. Dla mnie wielka radość, że Roman siedzi koło mnie po drugiej stronie. Tak. Bardzo się cieszymy. Panie Romanie, witamy pana bardzo serdecznie. Cieszymy się, że będziemy mogli panu zająć co najmniej pół godziny wspomnień o tym filmie, o tej współpracy z Alanem, z Pawłem. Oliver Twist... Bardzo piękny film, piękny. Zabiera nas w taką bajeczną podróż. I chciałam was poprosić o ten moment, jak to się zaczęło, bo zrobiliście ten film zaraz, dokładnie w tym samym składzie, robiliście Pianistę, 2002 rok. I potem od razu Oliver Twist, czyli jakby takie rzucenie się w zupełnie inną bajkę. No ja tylko mogę powiedzieć, coś skorygować. Ja nie wybieram filmów. Chciałbym bardzo, ale to reżyserzy mnie wybierają. I myślę, że to, że robiłem ten film z Romanem, to jest konsekwencją tego, żeśmy zrobili Pianistę. No bo Roman postanowił robić Olivera Twista. Ja mogę tylko powiedzieć, nie wiem czy Roman o tym wie, że ja już wtedy właściwie szykowałem się do innego filmu. Ale jak Roman zadzwonił, że będzie robił taki film, który w sumie jest marzeniem scenografa, no to i jeszcze z Romanem, no to po prostu rzuciłem wszystko, wszystkie inne zobowiązania, chociaż rzadko jak się z kimś umówię, to robię. I pojechałem z pierwszym szkicem ulic londyńskich do Romana, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym filmie. Chciałbym tylko jeszcze jedno powiedzieć. Ja zawsze tutaj przez 3 dni opowiadałem Państwu o tym, jak wygląda scenografia, jaki był wybór kolorów, dlaczego używaliśmy jakichś takich czy innych świateł. Ten film to jest chodząca, widoczna scenografia. O tej scenografii nie trzeba mówić, bo ona jest cały czas na ekranie. Tak jest. To jest przepiękna scenografia, naprawdę. Najlepsze w tym filmie jest to właśnie, ta scenografia. Bo sam, no poważnie mówię, ja byłem sam moją pracą rozczarowany i ten film mi się nie podobał. I od tego czasu go nie widziałem, także naprawdę to nie jest jakaś
bajka. Po raz pierwszy go zobaczę od czasu, kiedyśmy ten film zrobili. I to cieszę się, bo właśnie z publicznością. Mam nadzieję, że... Jedna rzecz, która w tym filmie jest bez żadnych wątpliwości znakomita, to jest właśnie robota mojego kolegi. Dziękuję. Ja tylko jeszcze zanim... Bo jeszcze Paweł... Będziemy... Zaraz. Ale ja chcę powiedzieć o jednym. Film zawsze zaczyna się normalnie. Jak się zaczyna przygotowanie filmu, to się wsiada w samochód i jeździ się, ogląda się różne lokacje. Tak. To trochę nużące zajęcie, bo jeździmy, szukamy jakichś miejsc, a później kręcimy i tak w innych. A tutaj było wspaniałe, bośmy od razu zaczęli myśleć, jak ten film zaprojektować. I to jest fajne, rozumiesz? Bo robiliście go w studiach Barrandov, bo robiliście go, prawda, w Czechach. Całość czy... Całość, ten film, wszystkie wnętrza, wszystkie ulice, miasteczka, drogi angielskie, domki na wzgórzach, to wszystko zostało zbudowane. Była dwie, zdaje się, jakieś były lokacje, gdzie ten, kiedy Oliwę do takiej chatki tam zachodzi, gdzie staruszka go przyjmuje. To ja to zbudowałem. Tak, ty wybudowałeś, tak. Ale nie na Barrandovie. No tak, tak, tylko że wybudowałem gdzieś tam na wzgórzu i nawet leśnik... Kapustę też zasadziłeś, co tam rośnie, kapusta tak. Na polu koło tej chatki tak. Taka. I leśnik czeski przyszedł i mówi, jak już skończyliśmy zdjęcia, mówi, ja bym chciał zamieszkać w tej chatce. A ja mówię, no nie... Nie bardzo, bo to jest dekoracja, a my tylko w lecie. No ale nie zgodzili się, bo się mógł spalić tam, bo to było, wiesz, przeciwpożarowe przepisy. Paweł, twoje wspomnienia, jak, w którym momencie dowiedziałeś się, że będziesz... Czy już na planie pianisty wiedzieliście, że dalej będzie... Nie. Skąd? Ten projekt się pojawił dużo później. Ale ja chcę powiedzieć, że w przeciwieństwie do Romana, ja strasznie lubię ten film. Ja też bardzo lubię. Wszystkich aktorów, którzy tam występują, wszystkie te dzieci, które tak fantastycznie grają. I ja uważam, że to jest jeden z fajniejszych filmów, które robiliśmy. Poza tym on też należy do takiego okresu, kiedy byliśmy tacy beztroscy, kiedy to była taka cudowna przygoda, takie piękne lato, które tam spędziliśmy w tym studio. Także ja jakoś go fantastycznie wspominam. I też dziękuję, że miałem szansę go robić. I w tej wytwórni się znakomicie pracowało, bo to jest chyba jedno z najlepszych studiów w Europie, moim zdaniem. Nie wiem, czy to wciąż jest w tym stanie, ale wtedy było znakomicie. I no co do filmu, problem z tym filmem, że ja chciałem go robić dla młodej publiczności, a jakoś wyszedł film dla dorosłych. Ale to jest właśnie fajne w tym filmie. Ale on jest naprawdę. On jest i dla tych, dla których chciał go pan zrobić, i dla dorosłych. I cieszę się, fajnie, że pan go sobie dzisiaj zobaczy, bo się pan mile rozczaruje. Jak nie, to ze wstydem wyjdę tutaj. Przed samym końcem. Ja tylko jeszcze, ponieważ o scenografii chciałbym powiedzieć, to muszę wam powiedzieć tak. Widzieliśmy 3 dni temu film Smuga Cienia. W Smudze Cienia było 2 scenografów. Byłem ja i Teresa Barska i chyba 2 asystentów. Już w tym filmie to było kilkudziesięcioosobowa ekipa. I ekipa wspaniała, naprawdę. Ludzi, którzy mi nie... prawdopodobnie pomogli, byli też, wkładali w ten film swoje pomysły, robili wspaniałe rysunki. Chciałbym podziękować Markowi Kukaskiemu, który jest tutaj na sali, który z nami był w Pradze, ale to była międzynarodowa, fajna ekipa, naprawdę fajna ekipa zdolnych ludzi i muszę powiedzieć tak, ja opowiadałem o pierwszym swoim rysunku, na który zastanawiałem się, na jaką powierzchnię musi zająć ten Londyn, bo to była najważniejsza dekoracja. Zrobiłem ten rysunek, później wytyczyliśmy przy pomocy takich taśm kolorowych cały ten teren Londynu, później miasteczko powstawało obok
I z tego jednego rysunku, słuchajcie, powstało 2,5 tysiąca rysunków. Ponieważ jeszcze nie było, nie wkładało się tych rysunków do pamięci komputerowej, nie robiło się z tego zapisów, tylko trzeba było, wielkie kalki wisiały, tak jak susząca się bielizna, szeregi rysunków, jeden za drugim. To była taka naprawdę kwintesencja tego, co się nazywa zawód scenografa. Bo ja zawsze mówię młodym scenografom teraz, którzy się oczywiście borykają z tymi, nie ma budżetu, nie ma czasu, nie ma, żeby zbudować. Ja mówię, scenograf musi umieć zaprojektować i zbudować dekoracje. Nie tylko znaleźć dobre lokacje. I rzeczywiście miałeś świetną ekipę tych facetów, które te rysunki robili. Ja czasami tam do siebie przychodziłem i byłem zachwycony naprawdę ich znajomością rzemiosła. I jeszcze do tego byli ulubieni przez ciebie angielscy malarze, patyniarze wspaniali, których poznaliśmy w Pianiście i później pojechaliśmy z nimi do Pragi robić Oliwiera. A później jeszcze ze mną podróżowali przez parę krajów na świecie. Alan, opowiadałeś wcześniej, że ważne jest dla ciebie przy tych pierwszych spotkaniach z reżyserem, czasami spotkanie łącznie właśnie, bo powiedziałeś o patyniarzach, że też albumy, że malarstwo, że gdzieś te inspiracje nawzajem, które muszą przepłynąć między reżyserem a scenografem i autorem zdjęć, one czasami zaczynają się w niektórych wypadkach od szkiców, bo niektórzy reżyserzy sami szkicują, tak jak robił to Wajda. Nie wiem, panie Romanie, jak wyglądało tutaj, jak wyglądały te początki porozumiewania się co do tego, jak ten świat w filmie Oliver Twist ma wyglądać. Jest masa, wie pani, dokumentów z tego okresu. I z tego korzystaliście. Tak, oczywiście. Jest to bardzo interesująca epoka Anglii, prawda, kiedy ta rewolucja przemysłowa wybuchła. I jest dużo, przede wszystkim, no powiedz trochę o rysunkach, no bo ty miałeś na pewno przyjemność o tym wspomnieć. Ja oczywiście w tej chwili w zasadzie się szuka dokumentacji w internecie, ale to jeszcze był taki czas, kiedy trzeba było jednak chodzić do jakichś archiwów, do muzeów. Pamiętam, że dotarłem w Muzeum Londyńskim, miasta Londyn. Na zapleczu, gdzie gromadzą rysunki, były rysunki, które nigdy nie były pokazywane. Rysunki, które przekazywali po śmierci artystów. Odkryłem takie rysunki, które pokazują ubogi Londyn, bo to, co wisi w galeriach, to są zawsze... Dobrze, ale powiedz Gustave Doré. No, ale chciałem do tego dojść. No, mam nadzieję. I jak już byłem bardzo mądry, to wtedy Roman przyniósł taki albumik Gustave Doré, Francuza, który pojechał do Londynu i potrafił uchwycić te wszystkie anegdotyczne sceny z doków, z tego przemysłowego Londynu, który się rozwijał. I to w zasadzie było zaczątkiem, inspiracją naszych pomysłów. Te pamiętasz, takie mosty przerzucone pomiędzy budynkami, to później to bardzo ładnie zagrało w filmie w tym finale. Przecież to było to, co on rysował. Paweł, ale ty masz potem zadanie, dobrze, powstanie scenografia, wchodzą na ten plan aktorzy reżyserowani przez reżysera, tak. Nie chciałam używać słowa mistrz i słusznie. Ty musisz tę przestrzeń tak naprawdę światłem stworzyć, bo to nie wystarczy patyna na tej scenografii. Więc mówię, to jest takie trio, autor zdjęć, reżyser, scenograf, musi być ciągła, wydaje mi się, współpraca. Czy nie jest tak? Cały czas musicie się... Oczywiście, jak się gryzą, to nic z tego dobrego nie może wyjść. I to jest też ciekawe, bo my mamy tu do czynienia z trzema indywidualnościami i zastanawiam się właśnie, jak wy się dogadujecie na planie. Wytłumacz. To ja. Dobra. Więc potem to już jest wszystko łatwe, skoro... Mam do czynienia z tak fantastyczną przestrzenią, którą ukształtował Alan, z tymi obrazami,
które są w tej scenografii, z tymi kolorami fantastycznymi, które są. Plus mam do dyspozycji genialnie ubranych aktorów i fantastycznie wyreżyserowanych. To potem wszystko się dzieje już samo. To ja już jestem tylko takim trochę świadkiem, siedzę za kamerą i to się jakoś samo dzieje. No nie jest to tak do końca, nie jest to tak do końca. Bo muszę wam powiedzieć, że do tego filmu przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo porządnie. Ja pamiętam, rzadko tak to się zdarza, ale ja zbudowałem dekoracje do prób. Roman robił próby z aktorami i ja zbudowałem taki pokój, nie wiem czy pamiętasz. Tak, pamiętam. Gdzieśmy zastanawiali się nad kolorem ścian, nad światłem, czy te lampy olejowe to są naprawdę lampy olejowe, czy będziemy je jakoś wykorzystywali, efekty, które będą je oświetlały. I bardzo dużo takich prób zrobiliśmy, zanim wkroczyliśmy w prawdziwy film. No tak, to jest trochę nudne, ale rzeczywiście przed filmem trzeba zrobić dużo prób. I te próby nam dają taką pewność, w którą stronę iść. Pewność jakichś rozwiązań, które planujemy. Ale też jest pewnie tak, że są sytuacje, kiedy reżyser upiera się przy jakimś pomyśle. Zawsze. Zawsze się upiera, bo musi się upierać, bo wie, czego chce, do czego zmierza. Ja wiem tylko jedną rzecz, muszę pani powiedzieć i publiczności, że zanim dochodzi do robienia jakiegoś filmu, reżyser sobie wyobraża to, co chce nakręcić, czyli powstaje w jego głowie pewnego rodzaju model tego filmu. I zwykle jak zaczynam zdjęcia, moim największym wysiłkiem jest zbliżenie się do tego modelu. I wiem, że im bliższy będę w wykonaniu, tym lepszy będzie film. Bo niestety, jak dochodzi do momentu zdjęć, to wszystko nie jest tak dokładnie, jak sobie wyobrażałem. Aktor jest trochę inny niż postać, którą sobie wyobrażałem. Dekoracja, nawet jeśli jest zrobiona przez kogoś, kto dobrze mnie rozumie, wie, o co mi chodzi, ona nie jest identyczna z tą dekoracją, z tym wnętrzem, czy inną jakąś sytuacją, którą sobie wyobrażałem, i tak dalej, i tak dalej. Więc moim wysiłkiem w czasie robienia filmu jest zbliżenie się, przede wszystkim przypomnienie sobie, jak sobie wyobrażałem daną scenę i zbliżenie się jak najbardziej do tego, co sobie wyobrażałem. No ale... To ma sens jakiś? Co ja bardzo tak. Głęboki. Ja zresztą myślę, że dlatego lubisz, jak się buduje dekoracje, bo cały ten mise-en-scène można ustawić tak, jak sobie właśnie to wyobraziłeś. Bo jak się jedzie do obiektu naturalnego, to on jest na ogół daleki od wyobrażenia reżysera. I zaczynamy kombinować, a może wtedy tak, i się sypie cała ta pierwszy pomysł. Tak, a tutaj przez to, że budowane to było wszystko rzeczywiście od zera na potrzeby tej wizji reżyserskiej, to jest taki efekt, bo tam się wszystko składa. Tam są te postaci, które są tak też ucharakteryzowane, mają takie kostiumy. To wszystko jest przecież dekoracja, kostium i wąsy są sztuczne, a my w to wchodzimy jak w bajkę i wierzymy we wszystko, co tam jest pokazane. To jest naprawdę niesamowite. Rzadko się zdarza w filmie z epoki i jeszcze w filmie, gdzie mamy tyle charakterystycznych postaci, jak w tej historii Olivera Twista, żebyśmy wierzyli, że pan Brownlow to jest rzeczywiście taki facet. On się tak zachowuje, jakby taki był, a nie jakimś współczesnym aktorem. Wielki sukces, to naprawdę nie jest takie łatwe. Trzeba wspomnieć jednak, że mieliśmy wspaniałego kostiumologa. Zresztą to była ta sama Ania Biedrzycka-Szepard, tak. Która robiła pianistę. No tak, mieliście ten skład, mówię, dosyć podobna drużyna. Ta sama drużyna. Ta sama, tak. No. A jeszcze opowiadając właśnie o tym, jak później aktorzy muszą się poruszać w tej scenografii i tak jakby się poruszali w naturalnych wnętrzach, a przecież jest to wszystko
tak jak mówiłeś, tam ten domek na polanie przy polu kapusty, jednak łatwopalny i nieprawdziwy domek, to jak się wtedy współpracuje, jak się myśli o tym, że aktor będzie się poruszał w tej scenografii, jak się mu przygotowuje te elementy scenograficzne, żeby one były bezpieczne, o tym myślę. Bezpieczne jest, w jakim sensie? Tam są sceny przecież te, gdzie jesteście na dachach kręcicie. Czy te dachy były na dole, czy te dachy były na górze? Tam, gdzie są dachy, opowiedz krótko. Dachy były, znaczy jak budowałam tę dekorację, to się oczywiście zastanawialiśmy, czy nie postawić tych dachów niżej gdzieś. Na ziemi. Nie, ale stwierdziliśmy, że cały urok tego miasta, tych kanionów ulic, będzie wspaniały, jeśli te dachy będą tam, gdzie powinny być, prawda? I były? I były. I pamiętam taki piękny dzień, kiedy weszliśmy z Romanem po takim rusztowaniu na górę i spojrzeliśmy na te dachy Londynu i Roman powiedział, no to jest naprawdę piękne, co tutaj przeżywamy w tym Londynie. I aktor, który wyjrzał za parapetu jednego z budynku, powiedział, o, tam za rogiem ja chodziłem do szkoły. Ja widzę, że doszedł Waldemar Pokromski. Witamy bardzo serdecznie. Waldemar, zapraszamy. Witamy cię. Witam. Cześć. Słuchaj, ja przecież tylko tam tę małą cegiełkę dołożyłem. Cegiełkę małą, mówi Waldemar, dołożył. To powiedz, jaką cegiełkę dołożyłeś? No zrobiłem tego małego fantoma, naszego bohatera. Bo jak Romek zadzwonił i mówi, zrób słuchaj tego małego, bo przecież nie będą się męczyć z tym chłopcem, żeby go nosić tak i skakać przez te dachy. No i zrobiłem tego małego, przyjechałem na plan i pamiętam też, cały czas, aż to tak trzeba, to jakbym śpiewał. Tak. Pamiętam jak staliśmy i Ben Kingsley mówi, słuchaj, co ten mały taki smutny siedzi na ławce? A ja mówię, nie, to jest przecież fantom, to jest zrobiony. To niesamowite. To zapamiętałem z tego filmu, z tej małej cegiełki. Ben Kingsley właśnie, no też metamorfoza, jaka jest tego aktora w filmie, kapitalna. To przez długi czas w ogóle nie pamiętamy, że to jest ten Ben Kingsley. Pani tyle tutaj opowiada, że oni będą w ogóle rozczarowani. Nie. Generalnie państwo mi wierzą. Prawda? Proszę opowiedzieć trochę też właśnie o Kingsleyu, o tym, jak on przyjął tę propozycję współpracy i o tym małym Barneyu Clarku, którego pan znalazł. Jak go pan znalazł, tego małego chłopca, który gra główną rolę? Próby robiliśmy z chłopcami, których nam proponowała nasza casting director. Ona, Angielka, która oczywiście zna aktorów, zna młodych aktorów i szuka młodych aktorów. Ja się szukaniem ich nie zajmowałem. Ja zajmowałem się raczej próbami z tymi, których ona nam proponowała. I doszliśmy do wniosku, że ten chłopiec był najlepszy. A nie wiem, czy był najlepszy. Nie, był poważnie fajny. Mówię. Nie, ja uważam, że był świetny. Ja nie wiem. Nie, to publiczność teraz. Moim zdaniem nie jest dostatecznie wzruszający. Jest to bardzo ładny chłopczyk. I może nie trzeba było szukać ładnego, może by było właśnie lepiej, żeby on był brzydki. No. Ja ci coś powiem, film jest, film się podoba, mnie bardzo. Ja wam w ogóle odradzam oglądania tego filmu. Ale muszę powiedzieć jeszcze coś o dekoracjach. No w końcu jest to spotkanie ze scenografem i brawo. Jego gości. Naprawdę to była wielka... Na pewno żałujesz, że chciałeś mnie tutaj wprowadzić.
Były dwie, pamiętam sytuację, rozmowę moją z Pawłem, nie z, z Romanem, na temat tego speluny, w której ci chłopcy mieszkają w takim opuszczonym, bogatym domu. I Paweł mówi do mnie tak, kurczę, 2 tygodnie będę siedział w pokoju i fotografował ciągle te same ściany. Mówi, to naprawdę będzie nudne. I postarałem się, żeby ten dom był na tyle ciekawy, rozbudowany, bo to zrobiliśmy 3 piętra, wiesz, jakieś wyburzone ściany prześwitujące przez sufit, następne pokoje. I wydaje mi się, że był na tyle różnorodny, że nie było jakiejś strasznej. Że Paweł się nie nudził. Nie, absolutnie się nie nudziłem. I rzeczywiście, jeśli Państwo zobaczą te sceny, o których mówi Alan, to zobaczcie, jakie to jest bogate w sensie scenograficznym, jakie to jest bogate w sensie barwnym. Że takie ukształtowanie tego całego wnętrza daje naprawdę szansę na pokazanie jego wspaniale, w różnych okolicznościach. Patyna była znakomita, kolory fantastyczne. Tych murów. Jest, pamiętacie to ujęcie, gdzie dziewczyny te dwie siedzą na kanapie w kącie? Zostałem w takim dalekim ujęciu, dlatego że moim zdaniem to wyglądało dosłownie jak obraz tej epoki. I jeszcze pamiętam taką scenę w pubie, który to zawsze fajnie jakąś knajpę zrobić w filmie, bo jest dużo życia w tym, wiesz, jakiś anegdot. I pamiętam dwie rzeczy. Jedną, to Roman powiedział, no ale jak już robimy pub, to te światło gazowe, niech będzie światłem gazowym, co nie jest takie proste, bo może być tak. Nie może dymić, nie może smoła jakaś lecieć. Powinno się w miarę równo to wszystko palić. Zrobiliśmy testy, wszystko wyszło dobrze. Pamiętam, że patynowaliśmy ten bar i to całe otoczenie takimi ciężkimi łańcuchami, żeby było poobijane, żeby było widać, że w tym pubie się odbywały różne dosyć gwałtowne sceny. Ale jak już to wszystko zrobiłem i rozsypałem trociny, bo tak, wiesz, tak to było w tym czasie na ziemi, to poprosiłem rekwizytora, który poszedł, kupił 2 butelki piwa i rozlaliśmy piwo na podłodze, żeby ten lekki zapach takiego pubu towarzyszył aktorom, którzy... Świetne. Kapitalne. Prawdopodobnie kilka butelek zostawili na boku dla siebie. Ale to jest też pierwsze spotkanie, kiedy jest autor zdjęć z nami, więc Paweł i Alan, to nie jest jedyny film, który robiliście razem. Powiedzcie też, jak wygląda wasza współpraca, bo to jest bardzo istotny element tego, żeby wizja reżysera stała się ciałem. To jak wy się dogadacie, prawda? To ja szybciutko powiem. Tak. Bo to jest tak, że Alan jest po prostu marzeniem operatora. To jest taki scenograf, który wie, że to, co on konstruuje, on to ten taki półśrodek uzyska dopiero takie ostateczne piękno sfilmowany. I on ma tę świadomość. A to nie zawsze tak jest, że scenografowie tak do tego podchodzą. Także z Alanem jest bardzo przyjemnie ustalać na przykład, gdzie są okna, jak będzie ta przestrzeń ukształtowana. Bo Alan wie, że ja będę musiał gdzieś te lampy postawić, będę musiał w jakimś sensie ożywić tę jego scenografię. Więc ta jego świadomość jest czymś dla operatora absolutnie podstawowym. No i jego wrażliwość na kolor. To muszę powiedzieć, że nie spotkałem drugiego takiego scenografa, który tak subtelnie na kolor patrzy i który potrafi w szarościach znaleźć tyle różnych kolorów, które potem widzi też kamera. Ja mogę powiedzieć, że naprawdę uwielbiam pracę z Pawłem, ale dobrą szkołę dostałem w swoim pierwszym filmie z Witkiem Sobocińskim. Robiłem taką historyczną kobyłę album Polski z Rybkowskim i pamiętam swoją pierwszą dekorację, do której wszedł Witek i powiedział, tego ja na pewno nie będę kręcił. I ja sam, wiesz, jakieś szmaty zanurzone w błocie, w kałużach, spatynowałem to. I wtedy się od Witka nauczyłem
że na kolor trzeba patrzeć, myśląc, jakie światło będzie na ten kolor padało. Czy to będzie światło zimne, czy ciepłe. Jeszcze tylko powiem wam jedną anegdotę. Pamiętam, jak Paweł mnie pochwalił, jak robiliśmy, chyba pana Tadeusza powiedział, ty dobrze malujesz drzwi. Bo aktor na ogół, jak wchodzi do pokoju, to zatrzymuje się na drzwiach. I jego tłem są te drzwi, pamiętasz? No tak, tak. To jest oddzielna historia, to jest oddzielne spotkanie, temat drzwi w filmie. Nie, ale to powiedzcie, no to nie wiem, kiedy będzie takie spotkanie. Nie, to spotkanie. Jest to, o czym powiedział Alan, że w gruncie rzeczy bardzo często mamy sytuację wejścia, wyjścia. Tak kiedyś było, ale zrobiliśmy postępy. Zrobiliśmy postępy. Także drzwi są istotne. Panie Romanie, co ma Alan Starski w sobie takiego, czego nie mają inni scenografowie? Pracował pan z wieloma. Czym się charakteryzuje Alan Starski? Może to jest kwestia talentu. Poza tym mówię po polsku. Proszę państwa, Roman Polański, Alan Starski, Paweł Edelman, Waldemar Pokromski.